Ty kumple, kurwa. A powiedz mi tak szczerze, szczuras, nie? Bo mnie to trochę brzydzi. Wiesz, o co chodzi, nie? Musisz mi powiedzieć, czy tego żałujesz, nie? Jak tak, to jeszcze jestem w stanie, kurwa, ci spojrzeć w oczy. Ale wiesz, o co chodzi. Wiesz co? Co? No nie wiem. No nie udawaj niewyjątka, no, Paramaxi. No chodzi o tą pomarszczoną kiełbaskę. A. Którą skonsumowałeś. Czy traktujesz to jako no błąd event, w swoim życiu? Jako event charytatywny to traktuję. No tak, ale trzymasz wersję, kurwa, że się naćpałeś, byłeś młody i głupi? Powiedz mi prawdę. Powiedz mi prawdę, nie? Prawda jest taka... Aż! Dobra, to jak szedł po milion. Okej. Już pamiętam... Boże, ja to zobaczyłam, ja to pamiętam, ja już nie chcę. Nie chcę. Nie, wróciły te obrazy. Wróciły. Nie. Tam był jakiś łańcuch. O nie. Nie wiem, kojarzy mi się z tym, że ktoś miał klipsy na sutkach i były jakieś takie metalowe łańcuszki połączone ze sobą. Ja nie wiem, z czym one były połączone, ale ja nie chcę. Rafcio, bo to mi się w oczy wrył taki kurwa obrazek. Bo ja zobaczyłam ten teledysk na Twitterze i ja w niego wyszłam i myślałam, o, Paramaxil dodał jakiś teledysk i tam na początku to było jako normalny teledysk, a potem masz takie kurwa z zaskoczenia jebut. I tam już były niepokojące obrazy, których nie chciałabym oglądać więcej. A czemu ja sobie to musiałam przypomnieć? Ty głupi. No to dalej się ruchasz z chłopami, czy co? Ja sobie jem, co chcę. No właśnie. No